Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Badura. Paweł prowadzi agencję reklamową Komart i porozmawiam z nim o tym, w jaki sposób tą agencję założył i jak pozyskał pierwszych klientów. Porozmawiamy też o dwóch podcastach, które Paweł tworzy albo współtworzy, czyli o podcaście Kreatywne Zagłębie i podcaście Przedsiębiorcy z Wyboru. Zapraszam do dzisiejszej rozmowy. Cześć Pawle. Cześć Pawle. Powiedz, proszę na początek, czym się zajmujesz zawodowo? Zawodowo zajmuję się współprowadzeniem agencji reklamowej i tak to można zamknąć w takim krótkim stwierdzeniu. I to chyba w zupełności wystarczy. A temat jest za tyle głęboki, że możemy go rozwijać długo, długo i bardzo dogłębnie. Okej, okay. agencja reklamowa, bardzo szerokie pojęcie. Wiem, że spektrum Waszych usług też jest szerokie, ale powiedz, w czym się specjalizujecie? Czy macie jakieś takie usługi, które są korem Waszego biznesu, które generują Wam największe przychody? Co jest u Was najważniejsze? jakby naszej całej działalności są trzy osoby. Każda osoba ma inną przypisaną działkę, więc są to social media. Prowadzimy profile, budujemy strategię. współprowadzimy profile, bo tak też nam się zdarza pracować. To jest jakby pierwsza odnoga. Druga odnoga to są strony internetowe. Jakby tego robimy najwięcej patrząc na, na cały, cały okres działania naszej naszej agencji, więc jakby tych stron najwięcej wyszło od nas. No i trzecią odnogą jest fotografia i wideo, bo to jest koniec. Naszego Grzegorza, który jest z nami od samego początku i takie usługi też wykonujemy, więc dookoła jeszcze jest cała otoczka tego, bo przy okazji stron internetowych to są oczywiście projekty graficzne, przy okazji fotografii to jest też robienie projektów graficznych z wykorzystaniem tej fotografii, no i obsługa graficzna tych wszystkich kanałów social media, więc to jakby też powoduje, że te projekty graficzne na pewno nie możemy ich zostawić gdzieś z boku, tylko to też jest jakby kor naszej działalności. Powiedz, jak w skrócie wyglądała Twoja kariera zawodowa. Co studiowałeś i czym się zajmowałeś później? Oj, Moja kariera zawodowa, kariera, nie lubię tego stwierdzenia, ale powiedzmy, moja historia zawodowa jest w sobie dosyć długa, bo ja jeszcze w ostatniej klasie szkoły średniej już podjąłem pierwszą swoją poważną pracę, nie licząc takich prac wakacyjnych typu roznoszenie ulotek albo jakieś inwentaryzacje. To moją pierwszą taką prawdziwą, można powiedzieć, pracą, że faktycznie że siedziałem 8 godzin za biurkiem. To była praca jeszcze wtedy w telekomunikacji polskiej. Sprzedawałem usługi na ustawy przez telefon i konsultowałem tego typu działania. Potem, z, po, z, po zakończeniu szkoły średniej, jak rozpocząłem e, studia, to zanim zmieniłem uczelnię, bo pół roku studiowałem gdzie indziej, potem się e, przeniosłem na, na docelową uczelnię, którą skończyłem, no to praktycznie można powiedzieć, że w niecały miesiąc od rozpoczęcia studiów e, spotkałem znajomego, czy spotkałem, rozmawiałem ze znajomym, który wtedy pracował w dziale IT w tej uczelni, właśnie i powiedział, że faktycznie szukają kogoś na jego miejsce, bo on odchodzi i zaczyna inną pracę jeszcze, więc tak pierwszy miesiąc studiów na docelowej uczelni podjąłem pracę właśnie w tym dziale. Docelowo jak... Odchodziłem z etatu, to z tej samej uczelni odchodziłem z stanowiska kierowniczego, więc zaczynałem od podłączania kabli profesorom podczas zajęć, a kończyłem tą, tą przygodę z, z uczelnią właśnie na stanowisku kierowniczym. Natomiast tutaj jeszcze była taka kwestia, że studiowałem informatykę, na początku studia inżynierskie, potem studia magisterskie, natomiast zrobiłem sobie Coś, co wszystkim polecam, jestem wielkim fanem, czyli zrobiłem sobie roczną przerwę, która przyciągnęła się w sumie na półtora roku. Wyjechałem za granicę. Jak wróciłem z tej zagranicy, to rozpocząłem drugi kierunek studiów, więc zacząłem studiować jeszcze socjologię na specjalności socjologia reklamy. Więc jakby skończyłem dwa kierunki studiów, natomiast socjologii nie obroniłem. Mam tak zwane absolutorium, czyli skończyłem wszystkie, zaliczyłem wszystkie egzaminy, ale nie napisałem pracy. Pracy licencjackiej, więc można powiedzieć, że jestem socjologiem reklamy połączonym z informatykiem kwantowym, bo właśnie informatykę kwantową na magisterce kończyłem. Natomiast tutaj jeszcze taka kwestia tej mojej historii zawodowej była taka, że na początku tej przygody w dziale IT tej uczelni pracowałem jeszcze w innej firmie szkoleniowej, właśnie ze szkoleń IT, więc przez Prawie rok pracowałem, można powiedzieć, na dwóch etatach. I taka ciekawostka, to jest dosyć śmieszna anegdota, że pewnego dnia stwierdziłem, że faktycznie, dobra, koniec tego, gdzieś muszę się zdecydować, albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. No i stwierdziłem, że takim wyznacznikiem tego, czy mi się uda, będzie podwyżka. Porozmawiałem z szefostwem jednej pracy, porozmawiałem z szefostwem drugiej pracy. No i obydwoje mi tą podwyżkę zaproponowali, więc jeszcze pociągnąłem kilka miesięcy na jednym i na drugim etapie. i Dopiero się zdecydowałem się, żeby odejść z firmy szkoleniowej, w której oprócz szykowania szkoleń, takiej pracy stricte technicznej IT, również te te szkolenia miałem przyjemność prowadzić. Miałem dużo takich jeszcze epizodów mm, właśnie związanych z krótkimi zleceniami IT. Wszystko ze względu na to, że moim promotorem był. Była osoba bardzo aktywna zawodowo i w środowisku szkoleń IT, właśnie przede wszystkim z Microsoftu, więc takich, można powiedzieć, torywczych przygód zawodowych miałem sporo na swojej drodze, ale wszystko jednak było skupione do zakończenia studiów i również po studiach stricte z pracą w IT. Okej, okay, dwa kierunki studiów studiowałeś: informatyka kwantowa i socjologia reklamy trochę zupełnie różne bieguny, mam wrażenie. Co sądzisz o studiach? Czy studia w ogóle przydały ci się do czegoś? Nauczyłeś się tam czegoś? Czy to był czas stracony? Co myślisz na ten temat? Wiesz co, to jest takie pytanie niekoniecznie dobre dla mnie, bo ja tego z czasu nie straciłem zupełnie, bo ja byłem aktywny zawodowo, tak jak powiedziałem, od samego początku studiów. Natomiast studia, jeśli nie masz czasu i nie masz motywacji, żeby się nauczyć czegoś samemu, tak, najbardziej studia polecam. Studia też jakby wypracowują, przynajmniej u mnie, wypracowały taką metodologię poznawania tematu od początku do końca i zgłębienia tej wiedzy naprawdę dogłębnie. Tutaj mówię przede wszystkim o, o studiach technicznych, studiach informatycznych. Natomiast studia socjologiczne były dla mnie fajną przygodą i takim w ogóle wiesz. Luzem totalnym, tak? Ja to robiłem ze względu na to, żeby się dowiedzieć rzeczy, które mnie interesują. Faktycznie niektóre rzeczy były nudne, ale dużo też wyjąłem z tego, wziąłem dla siebie takich fajnych ciekawostek, które faktycznie sądzę, że jakbym prowadził agencję reklamową, to nigdy bym do nich do, nie dotarł. Tak? Jakieś tam e, założenia. Filozoficzne, z podejście socjologiczne, właśnie psychologia tłumu, co działa na ludzi, co nie działa na ludzi, w ten sposób analizowane, właśnie w takim, takiej metodologii akademickiej, mi akurat bardzo pasowały. Plus to, że miałem ogromny luz, bo tak jak mówię, to studia były nie po to, żeby. Nie miałem żadnego stresu na egzaminach, tak? Na, na, na tej zasadzie, że przychodziłem, po prostu czerpałem tą wiedzę z wykładów. Niekoniecznie poświęcałem dużo czasu poza uczelnią, żeby tą wiedzę jakby zgłębiać, i przygotowywać się na egzaminy. Mhm. W skrócie polecam, polecam wszystkim studiowanie, niekoniecznie kończenie tych studiów, ale, ale jednak, żeby poczuć tą atmosferę uczelni, bo jest to coś zupełnie innego niż jakieś kursy, kursy zdalne, które oczywiście nie neguję, bo, bo też jakby tutaj. Akurat o tym nie powiedziałem, ale jedną z też naszych odnóg jest współpraca z dwa Edu Piotra Peszki i realizujemy i technicznie, i wizualnie też szkolenia e-learningowe, które są świetne. Natomiast jakby ktoś miał taki dylemat, czy iść na studia, czy nie, to jak najbardziej iść. Niekoniecznie kończyć, ale jak najbardziej zacząć. Okej, okay, mówiłeś też, że polecasz taki chociaż roczny wyjazd za granicę. Ty byłeś półtora roku za granicą, a to był wyjazd do pracy, czy to był jakiś taki wyjazd, nie wiem, turystyczny. Nie, to był, to był wyjazd stricte przeznaczony dla zarobku. To był wyjazd zarobkowy wakacyjny, który jednak się przedłużył trochę, bo przyjechaliśmy w dosyć niekomfortowych warunkach, czego fakt, że nie sprawdziliśmy. Ani nikt nam tego wcześniej nie, nie powiedział. Pojechaliśmy ze znajomymi do, do Szkocji, i tam okazało się, że akurat w tym okresie, w którym przyjechaliśmy, wybraliśmy sobie Edynburg jako miejsce docelowe. Tam się co roku w wakacje odbywa właśnie festiwal kultury. Wszystko jest dużo droższe, ludzi jest niesamowicie dużo, więc jakby przenieśliśmy się z tego Edynburga po, po jednej dobie na północ, i w, ostatecznie wlądowaliśmy w Aberdeen. I dosyć ciężko było znaleźć pracę, która przyniesie nam zwrot, tego kosztu wyjazdu. Natomiast jak tu praca się już znalazła, to na tyle tam się dobrze poczułem, że stwierdziłem, że dlaczego nie zrobić sobie urlopu dziekańskiego i ten urlop dziekański również jakby zdalnie udało mi się zorganizować na uczelni, więc zostałem jeszcze w sumie od początku czerwca do praktycznie końca września przyszłego roku. Okej, okay. jaka jest historia w ogóle powstania waszej agencji reklamowej? Dlaczego w ogóle założyłeś tą agencję? Skąd taki pomysł? Ja odchodziłem z etatu na uczelni, mając na uwadze, że będę miał firmę IT i tą firmę IT jakby dalej mam. Ona gdzieś tam sobie działa z boku i przynosi mi jakieś tam małe, małe zyski z, z konsultacji sporadycznie, bardziej. Natomiast ten pomysł pojawił się przy okazji obsługi jednego klienta, właśnie przez moją firmę, związaną bardziej z IT. I w tym momencie moja żona też wracała na, na rynek pracy po okresie spędzenia go w domu z naszym pierwszym dzieckiem, więc stwierdziliśmy, że dlaczego nie spróbować. Więc e, jakby ta agencja reklamowa była jakby całkowicie, może nie całkowicie z przypadku, bo zdaliśmy się na tym i wiedzieliśmy, że, e, że to może być OK. Natomiast jakby to nie było takie rzucenie wszystkiego z IT. OK, dobra, teraz od dzisiaj jesteśmy agencją reklamową i, i teraz będziemy robić działania marketingowe. A ta firma związana z IT, czym się zajmowała dokładnie? Obsługiwałem klientów e, właśnie z obsługi systemów informatycznych, e, też. E, Bazodanowych, także generalnie wszystko to, co robiłem do tej pory, zacząłem robić na mniejszą skalę, ale z klientami indywidualnymi, i tam był taki problem dla mnie na, na pra w pracy na etacie, że na pewnym etapie zrozumiałem, że im więcej pracuję, tym jakby ta ilość dochodu jest cały czas stała. I to mi się przestało podobać, szczególnie że jak już się pojawiają dzieci w domu, no to wtedy jakby możliwość spędzenia go więcej czasu wolnego i dysponowania tym czasem wolnym, że nie muszę być faktycznie te 8 godzin w pracy, często nawet więcej niż 8 godzin, plus jeszcze jakieś ewentualnie weekendy, podczas których też prowadziłem zajęcia akademickie. No stwierdziłem, że pierwszy klient praktycznie w dosyć krótkim czasie przyniósł mi dochód miesięczny z pracy na, na etacie. Yy, wiadomo, że to był projekt, który się zamknął, ale to mi otworzyło oczy i stwierdziłem, że dlaczego nie spróbować czegoś dla siebie. Okej, okay, no postanowiliście otworzyć agencję reklamową, ale w jaki sposób pozyskaliście pierwszych klientów? Wspominałeś, że tam pierwszy klient bodajże wywodził się, czy pomysł, mówię chyba o pomyśle, że to wynikło z współpracy z klientem jednym, no, ale w jaki sposób później pozyskaliście pierwszych klientów dla agencji reklamowych? Co dla nich robiliście w ogóle? Co, pierwsze projekty to były przeważnie projekty graficzne. Ś śmieszne w ogóle jest to i to jest taka wstydliwa prawda o naszej agencji w pierwszych miesiącach pracy, że nie znaliśmy jeszcze tego rynku. Wiesz, robiliśmy dobre projekty. Mieliśmy grafika od razu tego Grzesia, który od początku z nami, z nami jest w Komarcie. E Robiliśmy projekty graficzne, tym jakby zajmowaliśmy się i je sprzedawaliśmy, natomiast zauważyliśmy, że ludzie też pytają nie tylko o projekty, tylko również o wydruki, realizację ich faktycznie w stanie, w stanie fizycznym. No i przez jakiś czas, zanim poznaliśmy dobrze rynek drukarski, drukarski, poligraficzny, jest to dosyć zagmatwana kwestia. Teraz oczywiście jesteśmy w tym, czujemy się w tym jak ryby w wodzie, ale na początku było to dosyć skomplikowane. No to przez jakiś czas zamawialiśmy wydruki w innej agencji. Która dysz, to też dalej zlecała, więc to taki taka wtopa na, na początek, ale też szybko wyprostowaliśmy tą, tą kwestię. A jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, no to tak jak powiedziałem, pierwszymi naszymi klientami były firmy, z którymi gdzieś tam współpracowaliśmy. No i wzięliśmy po prostu e, telefony, messengery w dłoń i przekazaliśmy wszystkim naszym znajomym, którzy gdzieś tam również prowadzili albo pracowali w firmach e, po prostu na etacie, że okej, okay, teraz ta, świadczymy takie usługi. No i tak to się, e, tak to się zaczęło. Czyli jednak, jakby na początku my wychodziliśmy do tych klientów i informowaliśmy o, o naszych usługach. Mhm. Grafik, o którym wspomniałeś, Grzegorz, tak? Tak, Grzesiu, no, Grzegorz. On pracował z Wami od razu na ITACie, go zatrudniliście do siebie, do firmy, czy na jakiej zasadzie współpracowaliście? Tak, ja go zatrudniłem najpierw do siebie do, do, do swojej firmy. Aktualnie współpracujemy na zasadzie B2B, bo Grzegorz też robi jeszcze inne rzeczy przy okazji swojej działalności. Natomiast jakby najwygodniejszą formą współpracy aktualnie jest to, że on również prowadzi swoją działalność gospodarczą. No a to jest osoba, którą znałem też jeszcze z czasów uczelnianych, więc jakby wiedziałem, że to jest sprawdzona osoba, więc nie szukaliśmy jakby w ciemno, tylko wiedzieliśmy dokładnie, czego możemy się spodziewać i wiedzieliśmy. Że ta współpraca będzie się nam dobrze układać. Okej, okay. pierwszych klientów pozyskaliście wśród znajomych i wśród firm, z którymi współpracowaliście wcześniej, tak i jest. później dalej to już się potoczyło taką drogą rekomendacji, czy dalej musieliście aktywnie zdobywać klientów? Wiesz, co i tak, i tak. Aktualnie sytuacja trochę inna, ale pewnie do tego przejdziemy za chwilę. Ale jakby po tym etapie poszukiwania samodzielnie, to faktycznie zaczęły się już rekomendacje. Natomiast tutaj też wszystkim polecam udział we. W Wszelkiego rodzaju networkingu gdzieś lokalnego albo nawet nielokalnego. My też się udzielaliśmy na różnych, na różnych konferencjach. Natomiast tak sobie zrobił taki rachunek, reklamowy rachunek sumienia swojej własnej firmy, jak wysłałeś mi zarys pytań do, do naszej rozmowy. My za bardzo się nie reklamowaliśmy, dalej nie reklamujemy, czyli bardzo szybko, i to jest coś, co, co mnie bardzo cieszy, weszliśmy na taki etap właśnie pozyskiwania klientów z rekomendacji. Na początku trzeba było te rekomendacje jakby budować samodzielnie, właśnie poprzez to, że im lepiej wykonujesz tę usługę, tym ludzie chętniej cię polecają. Natomiast, tak jak powiedziałem, ten networking, spotkania zarówno na rynku lokalnym, czy jakieś czwartki, social media w Katowicach, czy gdzieś tutaj w obrębie województwa śląskiego, czy również jakieś, wiesz, udział w konferencjach, praktycznie w całej Polsce, to nie było tak, żeby nie tych wizytówek nie porozdawać i faktycznie jakiś my kontakt, potem odzew od tych uczestników, których poznałem na tych, na tych eventach, żeby on się nie pojawił. Zawsze, zawsze ktoś się zazwonił. Fajnie, no to fajne już tutaj metody nam podałeś, czyli te znajomi firmy współpracujące i te spotkania networkingowe, no to tutaj już dla naszych słuchaczy jest kilka sposobów, żeby tych klientów pozyskać. Super. Wiem, że teraz macie biuro stacjonarne, a gdy zaczynaliście to już od razu też wynajęliście swoje biuro, czy to biuro pojawiło się dopiero później? Od samego początku mieliśmy biuro. Na początku, w pierwszym etapie, było to biuro jakby troszkę poza centrum miasta, bo nastawialiśmy się na pracę zdalną. Ja jestem osobą, która nie potrafi pracować za bardzo w domu. Szczególnie wiesz, masz sytuację, gdzie masz małe dzieci. Ja po prostu muszę z tego domu wyjść, i ja nie tylko wychodzę do pracy fizycznie, ale wychodzę też, wychodząc fizycznie, wychodzę też do pracy mentalnie. Czyli mój mózg jest w pracy i wtedy nie ma rozpraszaczy innych niż te, które się pojawiają w domu. Potem bardzo szybko, w sumie po dwóch latach, niecałych chyba dwóch latach, nawet chyba po, po roku, już nie pamiętam dokładnie, przenieśliśmy się na, na miejsce, do którego mogą przyjść ludzie z ulicy, czyli to jest faktycznie centrum miasta i też ciekawa historia, bo mieliśmy szyld na górze Agencja Kreatywna, Teraz zmieniliśmy tam na agencja reklamowa. W już jakiś czas po tej sytuacji, którą teraz opowiem, to zmieniliśmy, ale jak ludzie widzieli agencja kry, to już nie czytali dalej, tylko przychodzili do nas po kredyty. I bardzo często też właśnie osoby z ulicy wchodziły po jakąś chwilówkę albo już zaczęły jakąś rozmowę, że no, bo oni teraz naprawdę mają taką bardzo trudną sytuację, no to już wiedzieliśmy, że jak ktoś zaczyna mówić o trudnej sytuacji, to po kredyt, a nie po, nie po reklamę. Natomiast aktualnie teraz też jesteśmy w takim fajnym miejscu, w fajnej oficynie, mamy bardzo miłe towarzystwo firm sąsiadujących w postaci dwóch restauracji, teraz się trzecia otwiera. Mieliśmy ostatni też przyjemność w, w sąsiadować praktycznie drzwi w drzwi z Piotrem Ogińskim, który też miał właśnie koło naszego biura restaurację swoją, no ale tak jak mówię, dla mnie biuro jest ważne i ja nie potrafię pracować za bardzo z domu. Oczywiście zdarza mi się, choćby teraz na przykład też yy, nagrywamy jak jestem w domu, i też jeszcze chwilę będę przed wyjściem na spotkania, potem pracował w domu, natomiast lubię pojechać do biura i, i tam przestawić mózg na pracę skupioną tylko i wyłącznie na firmie. Mhm. Dobra, biuro jest ważne dla Ciebie, też dla Was, ale jak to wygląda właśnie od strony klientów? Czy dla klientów też to jest ważne, że mogą do Was do biura przyjść? I jak to wygląda, czy na przykład bardzo, czy to jest opłacalne, żeby mieć biuro w centrum miasta, że właśnie, żeby się nastawić na tych klientów z ulicy? Czy zauważyłeś jakiś taki wzrost liczby klientów, jakie przenieśliście do takiej dobrej lokalizacji? Co, tak, wzrost był, natomiast klientów można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy mój ulubiony to jednak jest kontakt typowo zdalny. Najlepiej jak jeszcze jest mailowanie telefoniczne, bo wtedy nie trzeba przekazywać sobie gdzieś dalej. I takich klientów mamy też nie tylko lokalnych, tak? bo tutaj jakby biuro roz, rozszerza opcje na klientów lokalnych, ale tych klientów zdalnych, z którymi faktycznie niekiedy trzeba się pojechać spotkać, ale dobra. Pierwszy rodzaj klienta to jest taki, że to jest klient zdalny, jego nawet niekiedy się nie słyszymy, nie widzimy się, wszystko załatwiamy drogą, drogą mailową, ewentualnie mailowo-telefoniczną. Drugi klient to jest taki, który jest pół na pół, czyli przeważnie początkowa faza współpracy to jest taka, żeby jednak się spotkać. Pierwsze spotkanie takie zapoznawcze, ustalamy szczegóły, to jest też fajne, widać, że ci ludzie chcą zobaczyć fizycznie osobę, z którą będą przez jakiś czas współpracować. No i trzeci klient to jest taki, że bardzo czuje potrzebę, żeby każdą rzecz konsultować jednak osobiście. Więc na takich trzech klient, te takie trzy grupy możemy sobie podzielić klientów. No i w tym momencie, wiesz co, ciężko stwierdzić... Czy bez biura da się prowadzić agencję reklamową? Dla mnie osobiście, tak jak powiedziałem, nie ze względu na, na charakter pracy. Natomiast patrząc na to, że mamy klientów z całej Polski, a ostatnio w sumie z, z całego świata, no to część z nich potrzebuje się spotkać, a ci klienci lokalni widać, że oni doceniają. Nawet jeśli oni mają dojechać jakieś kilkadziesiąt kilometrów do nas do biura, to i tak są w stanie przyjechać i faktycznie widać po niektórych, że czują się bezpieczniej, to jest w aktualnej dobie pracy zdalnej i mobilności, ale są tacy również, którzy czują się bezpiecznie, jeśli mogą fizycznie usiąść na fizycznej kanapie w fizycznym biurze. Co jeszcze chciałem się dowiedzieć, czy wy mieliście już klientów pozyskanych w momencie, gdy otwieraliście tą agencję, czy dopiero później ich pozyskaliście, no bo od razu na początku no, wpakowaliście się w, no, w koszty stałe, mieliście grafika zatrudnionego, wynajmowaliście biuro, więc czy już od początku zarabialiście na siebie, ten biznes na siebie zarabiał, czy na przykład na początku jechaliście jeszcze na stracie? Tak wspominałem, ci klienci pierwsi pojawili się już z tej mojej firmy jakby informatycznej, z tego środowiska, gdzie obsługiwałem tych klientów IT. Nie można powiedzieć, ja tego nigdy nie liczyłem. Ja jest, nie jestem dobrą osobą, którą możesz pytać o wyliczenia, nie prowadzę Excela, firmy, itd., itd. Także mam gdzieś tam świadomość, czy jesteśmy na plusie, czy nie jesteśmy na plusie na tej zasadzie, jakiego rzędu są to kwoty, ale nigdy jakoś skrupulatnie tego nie prowadziłem, to nie jest mój styl, jakby zarządzania od tego też jakby tutaj mamy inną osobę w firmie, która takich rzeczy bardziej pilnuje się, skupiąc stricte na, na pracy. Natomiast no, nie można powiedzieć, że otworzyliśmy tą działalność i od razu na tym zarabialiśmy. Ciężko mi też stwierdzić, przez jakiś czas tutaj dokładaliśmy, bo jakby to się trochę rozmyło pomiędzy te dwie działalności, więc nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na to, ile dokładnie to trwało. Natomiast to nie było tak, że można było zostawić wszystko inne na samym początku i sądzę, że to jest etap dwóch, może nawet trzech lat, kiedy faktycznie poziom ilości zleceń i wysokości kwotowych tych zleceń był za tyle zadowalający, że można było się skupić tylko i wyłącznie na agencji reklamowej. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Współpracujecie też z podwykonawcami, bo mówiłeś, że na stałe jest was trójka, tak. ale też pewnie część zadań zlecacie na zewnątrz. Powiedz w jaki sposób szukacie takich ludzi? No dobra, teraz już na pewno te kontakty macie wypracowane, ale na początku, w jaki sposób weryfikowaliście, czy dana osoba będzie dobra do wykonania danego zlecenia? No bo okej, okay, z jednej strony możemy sprawdzić jej portfolio, zobaczyć jej wcześniejsze prace, no ale w ten sposób nie zweryfikujemy, czy ta osoba jest terminowa, czy jest uczciwa. Więc w jaki sposób wy to weryfikowaliście na początku? To tylko chyba się nie da nigdy zweryfikować, bo też osoby, z którymi współpracowaliśmy regularnie przez jakiś czas albo w miarę regularnie, kilkukrotnie, miały swoje gorsze i lepsze projekty. No, portfolio jest ważne. Tak? Jeśli chodzi o prace graficzne, to mamy ten komfort, że jesteśmy w miarę. Może nie w miarę, jesteśmy w 100% samowystarczalni. Mogę policzyć na palcach jednej ręki, no może dwóch rąk przez cały okres działalności agencji naszej, że wspomagaliśmy się projektami zewnętrznymi. To bardziej chodziło o jakąś współpracę z osobą, która miała już jakiś tam swój styl wyrobiony, i to była też jakby renoma tej osoby, powodowała, że wykorzystaliśmy jej pracę do do naszych projektów i faktycznie też klient miał świadomość tego, że to jest ta osoba robi dla niego tą, ten fragment naszej realizacji. Ale jeśli chodzi o taką współpracę, to najczęściej nam się ona zdarza pod względem programistycznym posiłkujemy się osobami, które piszą dla nas elementy stron internetowych, elementy jakichś tam systemów integracyjnych ze stronami internetowymi i systemami IT naszych klientów, no to trzeba się nauczyć współpracy z tego typu, z tego typu osobami. No ja wywodzę się z IT, nie jakby trochę tych projektów zrealizowałem, więc wiem, jak, jak, jak z takimi ludźmi rozmawiać, i te negocjacje przeważnie są, no, mówiąc wprost twarde, tak? Ustalamy termin, ustalamy kwotę i ustalamy konsekwencje, które wynikają z braku spełnienia tych, tych warunków. Jeśli takie zasady są faktycznie uczciwie, mm, uczciwie określone na samym początku, i też osoba czuje, że rozmawia z osobą, która wie, co robi. I wie, czego oczekuję, bo dla mnie dużym komfortem jest to, że mogę, jakby technicznie zweryfikować osobę i, i ta osoba też od razu czuje, że tutaj nie ma jakby miejsca na ewentualne nadużycia, możemy tak to, tak to powiedzieć, czy, czy po prostu ściemy już kolokwialnie mówiąc. Także też i te wyceny są inne, sądzę, dla. Dla mnie jak rozmawiam faktycznie rozmawia osoba techniczna z osobą techniczną, niż osoba na przykład ze sprzedaży w jakiejś agencji reklamowej z programistą, freelancerem, który może trochę poczarować, że to trwa tyle, i to wymaga takich, a nie innych nakładów. Mhm. Mówiłeś o konsekwencjach, jakie są za na przykład niedotrzymanie terminu, to w jaki sposób to robicie? Podpisujecie jakąś umowę i w tej umowie jest na przykład kara umowna za niedotrzymanie terminu? Tak, yy, natomiast mogę z dumą powiedzieć, że nigdy nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby nie rozliczyć tego w stuprocentowej kwocie, która jest określona w, yy, w umowie pomiędzy nami a freelancerem. Także te umowy są, czy te kary są określone, czyli powiedzmy, że. Albo to są kwotowe, zależy od, od projektu jeszcze, albo procentowe. Natomiast no, nie ma człowieka, żeby się nie, nie dogadać. Ja tak mm. zawsze mówię, że jeśli faktycznie w pracy programistycznej, szczególnie na systemach zewnętrznych, gdzie jesteśmy jakby troszkę, a niekiedy nawet nie troszkę, tylko bardzo zależni od. Od, od środowiska IT albo środowiska programistycznego firmy, z którą jeszcze zewnętrznie ta, ten nasz klient współpracuje, no to różne rzeczy mogą się podziać. Także zawsze komunikujemy na bieżąco problemy, próbujemy je wyjaśniać i nawet opóźnienie, które gdzieś może wynikać, właśnie nie z winy osoby, z którą współpracujemy, też przekazywane jest klientowi wspólnie jakby na bieżąco te, te problemy rozwiązujemy. Jeszcze Cię zapytam o te technologie IT, w których pracujecie, bo też się wywodzę z informatyki. Mhm. Powiedz mi, te strony internetowe, które robicie, na przykład w jakich są technologiach? Czy to się opiera o WordPress, czy o jakiegoś CMS-a? W jaki sposób to robicie? Wiesz co, nie. 99% realizacji to jest oparte na WordPressie. Ja jestem wielkim fanem WordPressa. Oczywiście nie korzystamy z, z szablonów, Gdzieś tam z DEM Forest albo z innych stokowych rzeczy, tylko te szablony piszemy, piszemy sami też ograniczamy do minimum ilość pluginów zewnętrznych. Także WordPress to jest jakby podstawa. Niekiedy, nawet jeśli my mamy przerabiać stronę, bo takie zapytania też się pojawiają do nas, do agencji klienta i to jest na jakimś autorskim CMS-ie z firmy, która gdzieś zaginęła już i dokumentacji nikt nie zostawił, no to w tym momencie jakby taniej dla klienta i dla nas wygodniej też jest, żeby, żeby tą stronę po prostu przepisać pod WordPressa na na nowo, więc jakby WordPress to jest, to jest no, zdecydowana większość naszych realizacji, ewentualnie jakieś proste landing page y lub takie strony bardzo proste, wizytówkowe, to robimy w czystym HTML-u. Dlaczego nie korzystacie z gotowych pluginów i z gotowych szablonów? Są tam jakieś zagrożenia, które powodują, że to jest gorsze rozwiązanie? Czy z pluginów korzystamy? To, to nie jest tak, że, że pluginy mamy wszystkie, wszystkie swoje, natomiast też uważnie przeglądamy się tym, tym pluginom i tym wtyczkom, które gdzieś tam instalujemy do, do, u klientów. E, natomiast jeśli chodzi o korzystanie z gotowych szablonów, e, to te szablony często, czy znaczy często, to pra, praktycznie zawsze zawierają elementy, które są zbędne i są wyłączone, więc ten kod jest oczywiście od razu cięższy. Więc ze względu na optymalizację wagi, prędkości strony, korzystamy ze swoich, ze swoich rozwiązań. Więc to, plus to, że praktycznie każda nasza strona jest oparta o, o indywidualny projekt graficzny dla klienta. Fakt, można te, te projekty graficzne pociąć i dostosować do, do tych płatnych szablonów i tam te wszystkie elementy też umieścić. Natomiast no, to jest tak, jakbyśmy nie wiem, jeździli tirem na, na zakupy do warzywniaka, tak, to, 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 jest, to jest korzystanie z szablonu, natomiast jak my sobie już faktycznie dopasujemy ten projekt graficzny do naszego motywu, no to w tym momencie wszyscy są zadowoleni, klient zadowolony, bo, bo jest to pod niego zrobione, my jesteśmy zadowoleni, bo to działa odpowiednio szybko i, i same korzyści z tego wynikają. Mhm. Ile kosztują Wasze usługi? Wiem, że odpowiesz to zależy, ale no to powiedz mi, od czego to zależy i podajmy może to na jakimś przykładzie, na przykładzie tych stron internetowych, jak już o tym rozmawiamy. Mhm. Od jakiej kwoty to się w ogóle zaczyna i może co klienci wybierają najczęściej? Jaka jest cena takiego najczęstszego, standardowego rozwiązania? Tak jak powiedziałeś, to wszystko zależy. E, oczywiście, wie, wszyscy klienci, może nie wszyscy, ale zdecydowana większość klientów zaczyna swoją rozmowę, że to jest taka prosta stronka internetowa. E, I od potem się dopiero okazuje, że ta prosta stronę, stronka internetowa musi mieć jakąś integrację, albo jakieś skomplikowane formularze, albo z e, tych postów naprawdę jest sporo. Znaczy, my mamy takie e, założenie wewnętrzne, które też e, powoduje, Spowodowane jest tym, że jesteśmy małą agencją i ten cash flow musi być szybki, więc my jakby nie realizujemy, znaczy również realizujemy duże projekty, ale to musimy się do nich odpowiednio przygotować. U nas realizacje są szybkie i też jakby wymuszamy na klientach, albo bardzo sugerujemy do tego stopnia, że praktycznie możemy powiedzieć, że wymuszamy, że jakby 100% materiałów e, źródłowych od klienta musi być dostarczonych. E, w danym dniu, ewentualnie liczymy czas na realizację od momentu dostarczenia tego kompletu materiałów. Niekiedy również zdarza się tak, że jakby my jesteśmy odpowiedzialni za całość, czyli również przygotowujemy teksty i przygotujemy wszystkie materiały, które mają się znaleźć na, na stronie internetowej, no ale jakby jednak ten zarys i te pierwsze potrzeby muszą być przez klienta przygotowane i przekazane na samym początku. No My nie zaczynamy, nie robimy stron w cenie, niższe niż 2,5 tysiąca netto za, za witrynę. Cokolwiek by to nie było, czy to ma mieć jedną, czy dwie po strony, czy 10, bo powiedzmy, że tutaj jeszcze też te, ta ilość po stronach jakby nie, nie, nie powoduje zwiększenia drastycznie ceny, jeśli po prostu to są strony, które zawierają elementy graficzne i tekstowe, no to 2,5 tysiąca złotych to jest coś, co u nas jest na, na dzień dobry, jeśli chodzi o strony internetowe. No, a zdarza nam się również te strony internetowe robić e, dużo droższe i, i bardziej skomplikowane, ale to już wszystko, wszystko z potem zależy od tego, jaka ilość pracy m, poszczególnych elementów, tak? Bo zdarza się również, że robimy strony, m, które zawierają zdjęcia produktów albo zdjęcia biura, albo zdjęcia produkcji, albo filmy z etapów produkcji, jeśli to są jakieś rozwiązania przemysłowe, również realizowane przez nas, więc tak naprawdę ta cena jest od tych 2500 zł do nieskończoności. W jaki sposób sobie radzicie z konkurencją? No bo ta branża, nawet tworzenie stron internetowych, no to dobra, u Was mamy cenę od 2500 złotych, ale taka osoba, która w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia, no to sobie popatrzy, że nie wiem, w jakich serwisach dla freelancerów, to zrobią mu taką stronę za 400-500 złotych. Więc co Wy robicie, żeby nie konkurować ceną? Mamy takich klientów, którzy do nas wracają i w tym momencie płacą na dobrą sprawę za stronę nie 2,5 tysiąca, tylko powiedzmy 3200, jeśli kupili tą pierwszą za 700 złotych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich klientów, którzy w ten sposób się nacieli gdzieś. Nie jestem chyba w stanie powiedzieć, jak walczymy z konkurencją, bo my z tą konkurencją nie walczymy, wręcz współpracujemy i mamy bardzo dobre relacje z innymi agencjami do tego stopnia, że zdarza nam się wymieniać klientami, a ewentualnie fragmentami usług, obsługi klienta na, na tej zasadzie. Ja już się oduczyłem tego, że ktoś przychodzi i mówi, że drogo, ja mówię, to okej, okay, dobrze, no i, i jakby to jest próg wejścia 2,5 tysiąca złotych za stronę internetową, nie jesteśmy w stanie zejść niżej, jeśli pan, pani znalazła firmę, osobę, która zrobi to Równie dobrze, albo abstrahując od tego, czy to będzie dobrze, czy nie dobrze, ale zadowalająco dla, dla obu stron, proszę bardzo, śmiało. Tak? my tutaj nikogo na siłę nie będziemy, nie będziemy trzymać. Więc jakby nie, nie, wal, nie walczymy na pewno z konkurencją, wręcz tak jak powiedziałem, współpracujemy z, z konkurencją, albo z innymi firmami z bardzo podobnej branży. A jeżeli chodzi o tę współpracę z innymi firmami, robicie też w ten sposób, że na przykład zgłasza się do was inna agencja reklamowa i wy wykonujecie stronę dla klienta tej drugiej agencji, ale ta druga agencja się pod tym podpisuje, robicie też coś takiego? Tak, robimy coś takiego. Część naszych zleceń jest właśnie tak zwane white label, czyli nie brandujemy nigdzie wykonania naszej, naszej strony, naszej realizacji i nie chwalimy się tym również w naszych kanałach social media i tak dalej, tak dalej, więc to jest może nie tyle sporadyczne i chciałem powiedzieć, że coraz rzadziej, ale takie po prostu przypadki się zdarzają, tak to możemy ująć, więc zdarzało nam się również współpracować z dużymi agencjami, z dużymi, można powiedzieć, nawet domami medialnymi, którzy obsługiwali firmy korporacyjne, duże korpo. No a takiej małej agencji reklamowej bardzo trudno jest zacząć współpracę z korporacją, z względu na to, że... I warunki płatności są inne i terminowość płatności jest zupełnie inna i jakby obostrzenia umów prawnych są zupełnie inne, więc dla nas jest bardzo, to było bardzo wygodne, że mogliśmy współpracować i na pewnym etapie, Mam w głowie jedną firmę, której oczywiście teraz też nie mogę powiedzieć, bo, bo to też właśnie umowa poufności nas zobowiązuje, ale na pewnym etapie już do tego stopnia nasza współpraca była jakby na takim etapie zaufania, że my bezpośrednio kontaktowaliśmy się z klientem końcowym tej, tego pośrednika. I nikt z tym nie miał problemu ani ten klient, ani to KORPO właśnie, dla którego robiliśmy rzeczy, ani ta agencja pośrednicząca, po prostu współpraca się dobrze, dobrze układała i dalej układa, także takie zlecenia również nam się trafiają. Mhm. Jakie macie problemy w waszej firmie? Są jakieś trudności, które napotykacie najczęściej? W sumie zastanawiałem się nad tym, na tym odpowiedzi na to pytanie już wcześniej. I po pierwsze, największą trudnością prowadzenia małej agencji reklamowej jest to, że w ogóle małej firmy tak mi się wydaje, że wszystkie problemy twoje, gdzieś tam, prywatne, osobiste, urlopowe, odpoczynkowe, cokolwiek zawsze ma wpływ na obsługę klientów. To po pierwsze. Po drugie, mamy również, może nie problemy, ale Okej, okay, dobra, skupmy się na tych problemach, czyli możemy to, to nazywać problemami. E, mamy problemy związane z przygotowaniem klientów do pracy, tak? na tej zasadzie. Też wspominałem, że bardzo egzekwujemy to, że, e, żeby ta, ten komplet tych treści, tych materiałów źródłowych, na których możemy pracować, m, pojawiał się na samym początku, jednak jeśli to się nie pojawia, a my zaczynamy kilka następnych projektów, jakby to ta kolejka o której wspominałem względu na nasz cash flow, mm, musi być płynna, więc pojawiają się takie drabinki klientów, którzy oczekują na projekt, a my jeszcze nie mamy pozamykanych tych klientów z dołu tej drabinki. Jesteśmy gdzieś po środku. I to jest coś, co, co może być, co może być problemem. No ale próbujemy sobie jakoś z tym, z tym radzić i, i sądzę, że nam to całkiem dobrze wychodzi. Mhm. Współtworzysz dwa podcasty. Opowiedz o czym te podcasty są. To jest podcast Kreatywne Zagłębie i podcast Przedsiębiorcy z wyboru. Co to takiego, co tam można znaleźć? Tak, no, kreatywne zagłębie to jest moje dziecko podcastowe samodzielne. Od zeszłego roku, od stycznia 2018 roku. Wreszcie zacząłem realizować swój podcast, bo podcastów słuchałem i dalej słucham bardzo, bardzo dużo i wreszcie. Postanowiłem, że, że będę nagrywał e, swój. tak zagłębie, to są wywiady z ciekawymi dla mnie e, ludźmi m, z bardzo różnych dziedzin. I to są e, i osoby prowadzące firmy, i e, gwiazdy show biznesu, można powiedzieć tak, bo tam też miałem Piotra Kędzierskiego, był, Piotr Kędzierski był moim gościem. Ja jestem wielkim fanem, już nie nie istniejącej audycji Ranne Kakao, ale generalnie znajduję sobie osoby, z którymi chciałbym porozmawiać i czuję, czerpię z tego ogromną radość, bo tak naprawdę ta rozmowa godzinna lub tam półtorej godzinna, niecałogodzinna, w zależności od, od tego, od, od gościa, naprawdę. Jestem w stanie, jestem mogę sobie pozwolić na zadanie pytań, których bym niekoniecznie zadał w takiej rozmowie bez mikrofonów i ludzie też się świetnie otwierają wtedy i tak naprawdę praktycznie z każdym gościem, który był u mnie w podcastie, gdzieś ten kontakt w dalszym ciągu mniejszy lub większy utrzymuje. No a od trzech miesięcy razem ze znajomymi właśnie przedsiębiorcami tworzymy podcast Przedsiębiorcy z Wyboru i to jest podcast, który Sami w założeniach nazwaliśmy go top girem dla przedsiębiorców, bo jest pięciu prowadzących i każdy ma inne podejście, każdy ma inne poczucie humoru, chociaż dominuje u nas bardzo specyficzne poczucie humoru, więc tutaj czerpiemy z tego mega, mega radość i po prostu dyskutujemy sobie o temacie odcinka, Zawsze mam jakiegoś, jakiś, zawsze mam jakiś temat przewodni. Często u nas się również pojawiają goście. No i komentujemy również wydarzenia z poprzedniego tygodnia, bo cykl wydawniczy naszego podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru jest co tydzień. No a ze względu na to, że bardzo ciężko prowadzić dwa kanały podcastowe Kreatywne Zagłębie trochę zostało wygaszone. Mam pięć odcinków na dysku jeszcze niekoniecznie skończonych z obróbką, bez dogranej zajawki, zapowiedzi, więc to wszystko czeka. Natomiast no nie da się prowadzić firmy i dwóch kanałów podcastowych, więc skupiłem się przede wszystkim na na przedsiębiorcach z wyboru, bo też połączyliśmy dużo kropek w rozplanowaniu strategii promocyjnej naszego podcastu i regularnie jesteśmy w top pozycjach polskiego iTunes w kategorii biznes. Bałupniemy się w górę również w kategorii globalnej. No a moje zamiłowanie do podcastów również... Podczas prowadzenia kreatywnego zagłębia i wnikania w to środowisko podcasterskie coraz głębiej też się tak zdarzyło, że formalnym organizatorem pierwszego dużego Zeszłorocznego Międzynarodowego Dnia Podcastu w Polsce właśnie była nasza agencja reklamowa, więc tam też jakby wniknęliśmy to środowisko. No i coraz więcej klientów mamy też takich, z którymi konsultujemy albo tworzenie kanałów nowych, albo przenoszenie, przenoszenie treści wewnętrznych firmowych albo albo nawet zewnętrznych właśnie w to nowe medium dla, dla wielu firm, które tak naprawdę nie jest nowe, ale zyskujące coraz większą popularność, więc na tej, na tej zasadzie mogę stwierdzić, że to medium jest nowe, więc podcasty to jest też rosnąca działka w Komarcie. Mówiłeś, że tam połączyliście dużo kropek. Macie jakieś swoje takie sztuczki i kruczki na promowanie tego podcastu, którymi mógłbyś się tu podzielić? A czy promocja jest... Połączyliśmy kropki, żeby dobrze zrozplanować start, żebyśmy odpowiednio wcześnie pojawili się od razu we wszystkich mediach. Oczywiście ty pewnie znasz ten temat, słuchacze może niekoniecznie, ale jeśli tworzymy kanał podcastowy, to najtrudniej nam się dostać do wielkiego Google'a, Czyli Google nam nie chciał zindeksować podcastu. Ja naprawdę dziwię się strasznie, że to dalej w ten sposób jest zrobione, bo jeśli chcesz zindeksować stronę internetową, to robisz to praktycznie jednym kliknięciem i kilka godzin później już mapa strony jest wrzucona w Google i te roboty zaczynają indeksację. Natomiast z podcastami tak nie jest i tutaj to nam się troszeczkę rozjechało. Natomiast już zadbaliśmy na samym początku o to, żeby być we wszystkich pozostałych mediach, czyli iTunes na początek, bo to jest konieczność. Spotify, Lekton Audiotech, z którymi też bardzo dobrze nam się współpracuje. A pytałeś jeszcze, jak promować podcast i jak nam to się to udaje, że to mamy w ten sposób zrobione. Więc to mamy taki plus, który praktycznie nie istnieje na żadnych innych kanałach. na jest pięciu. Każdy ma jakąś tam grupę docelową i każdy promuje to. W swoim, w swoim grodzie i wśród swoich współpracowników, bo również jakby kierujemy z samej nazwy, wiadomo, przedsiębiorcy z wyboru, kierujemy to do, do młodych i niekoniecznie młodych, mówię tutaj o stażu oczywiście przedsiębiorców, bo wiemy, że słuchają nas również osoby, które albo gdzieś pracują na etacie, nawet nie myśląc o swojej, o swojej działalności, albo po prostu chcą być na bieżąco z tym, co się dzieje aktualnie w biznesie. W jakim miejscu nagrywacie ten podcast, bo tam widzę na zdjęciu takie całkiem fajne, konkretne studio nagraniowe, Więc gdzie to jest robione? Tak, to jest studio lokalnego radia internetowego Zagłębie FM. To jest miejsce, gdzie ja też nagrywałem kilkanaście pierwszych swoich odcinków kreatywnego Zagłębia. Zanim zainwestowałem w sprzęt, to to była najprostsza droga do tego, żeby sprawdzić, i, i czy, czy mi się to w ogóle podoba i czy, czy ludzie chcą słuchać kreatywnego Zagłębia. Natomiast tak, no, mając pięć osób yy, i gościa, czyli... Raz rekordowa nasza ilość osób w studiu to było siedem osób, bo było komplet pięciu prowadzących plus dwójka gości, no to musieliśmy zorganizować miejsce, które będzie wyciszone i będzie miało jakby. Na wyjściu audio będzie już powiedzmy, że w miarę obrobione. Czyli na zasadzie takiej, że dostajemy, yy, zgrywamy sobie plik, który potem dopiero na nim pracujemy, żeby, żeby go pociąć i, i zrealizować już docelowo finalnie. No ale nie jesteśmy w stanie nagrywać w piątkę. Choćby nie wiem, w kawiarni czy gdziekolwiek, to jednak ta, ta atmosfera tego studia też jest, yy, też robi robotę. Szczególnie, że ja bardzo miło wspominam, e, właśnie e, początki Kreatywnego Zagłębia, właśnie w Radiu Zagłębie FM, gdzie dodatkowo, oprócz tego, że bo teraz nagrywamy jakby stricte na na USB, tak? Wychodzimy z pendrive'em, na którym jest plik z zapisem naszej audycji, ale na samym początku te kilkanaście odcinków Kratonego Zagłębia to była również normalnie audycja na żywo w eterze internetowym, bo to radio internetowe. Także we wtorki o 18.00 miałem tych gości, więc kilkanaście odcinków się udało w ten sposób poprowadzić, natomiast później jakby już się apetyt. Urodził na coś większego i, i tych gości, żeby nagrywać również gdzieś zdalnie wyjazdowo, więc ta audycja była już potem, potem odtwarzana, nie była na żywo. Ale ten klimat radiowy, że jak wiesz, kończysz jingle muzyczny, kończy się przerwa muzyczna i wchodzisz na antenę i, i nagle w studio lampki z zielonych rozświetlają się na czerwone, to jest coś, co, co mnie bardzo kręci. Fajna sprawa, fajne doświadczenie na pewno dla Ciebie jako prowadzącego. A powiedz mi, Ty jeszcze wtedy i teraz te studio wynajmujecie, czy to jest na zasadzie jakiejś współpracy właśnie, że możecie tam tworzyć, ale to jest jeszcze gdzieś publikowane? Wiesz co, to jest bardzo przyjacielska opcja, bo to moi bliscy znajomi prowadzą to radio internetowe, a my w Kreatywne Zagłębie... Jakby była audycja, było też publikowane, ale przedsiębiorcy z wyboru nagrywamy o takich niekiedy nawet drakońskich porach, jak siódma rano w piątek, więc tam po prostu w tym studio wtedy nie ma nikogo, więc mamy do niego dostęp i możemy w pełni z niego korzystać. Więc tutaj procentuje gdzieś tam znajomość i poprzednie współprace właśnie z, z osobami odpowiedzialnymi za Radio Zagłębie FM. Gdzieś mi też mignęła taka informacja, że partnerem podcastu przedsiębiorcy z wyboru są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Więc opowiedz, na czym ta współpraca polega i w jaki sposób w ogóle do niej doszło? Mhm. Czy znaczy tutaj to była współpraca polegająca na jednym odcinku, czyli partnerem odcinka były Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ja jestem z tej grupy podcasterów, którzy uważają, że prędzej czy później musimy przejść na treści sponsorowane, treści partnerskie, treści reklamowe w podcastach. Więc sobie założyliśmy od samego początku, że mamy możliwość albo firmy. Inne osoby, partnerzy, jakkolwiek to, to, to nas, tych ludzi sklasyfikujemy i nazwiemy, mogą być partnerem odcinka. I mówiąc wprost, od razu zawsze to sygnalizowaliśmy i nawet dzisiaj mamy po południu spotkanie właśnie z kolejnym potencjalnym partnerem do następnego, do następnego odcinka do jednego z kolejnych, następnych odcinków i to są współprace komercyjne, więc po prostu od samego początku sygnalizowaliśmy, że to jest podcast, który docelowo będzie chciał na siebie zarobić, bo to jednak jest mnóstwo czasu, szczególnie, że to są zaangażowane w to, w sumie pięć osób jest w to zaangażowanych, montaż tego trwa naprawdę długo, w granicach pięciu, sześciu godzin na, na odcinek, żeby to brzmiało w ten sposób, jak, jak, jak brzmi więc, no, chcemy to monetyzować i chcemy na tym podcaście, po prostu mówiąc, wprost zarabiać. Więc, ta, to partnerstwo od samego początku było przewidziane w naszych działaniach. No, a Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, czyli IP, już w sumie. Inkubatory PL były partnerem jednego z odcinków, bo część z prowadzących wywodzi się właśnie i pracowała, już teraz nie pracuje, ale pracowała w akademickich inkubatorach w przedsiębiorczości, więc taką współpracę nam się udało nawiązać. Także nie chcę, nie chcę zdradzać jeszcze, kto będzie albo kto, bo kto, kto był, takby. Innego partnera, takiego dużego na zasadzie jakiejś tam współpracy komercyjnej nie mieliśmy, ale to się w niedługim czasie zmieni. Okej. Okay. A w jaki sposób tych partnerów pozyskujecie, czy wy na bieżąco aktywnie wychodzicie do firm i proponujecie im współpracę, czy w jaki sposób planujecie tę współpracę nawiązywać? Wiesz co, kilka mamy takich, że mamy na celowniku je, te firmy i albo już zaczęliśmy, zaczęliśmy z nimi rozmowy, albo czekamy na okres powakacyjny, bo my bardzo, jakby bardzo nam się podoba, mi osobiście bardzo się podoba, jak rośniemy w statystykach wysłuchalności. Ja widzę, że to jest dużo, dużo, dużo bardziej dynamiczna, dynamiczna kwestia niż w kreatywnym zagłębiu, więc ten potencjał chce. Chcemy jak najbardziej wykorzystać bardzo szybko. Także część jest takich, że mamy ich faktycznie na liście i te rozmowy gdzieś tam się odbywają albo są gdzieś zaplanowane na, na drugą część tego roku, na, na okres jesienno-zimowy. A kilka już firm napisało do nas bezpośrednio, że są zainteresowani współpracą i na jakich warunkach możemy się porozumieć. Więc zawsze jest tak, że cokolwiek byśmy nie robili, chcemy, żeby było to również też ze skutkiem pozytywnym dla, dla słuchaczy, bo to też nie, nie polega tylko na tym, że my mamy na tym zarobić, ale chcemy też jakąś wartość dodaną dla, dla słuchających dla konkretnego odcinka wnieść. Super, Pawle. Powiedz jeszcze na zakończenie, przypomnij, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć, jak się nazywa Twoja agencja i gdzie jej szukać? Tak, agencja się nazywa Komart przez K, K-O-M-A-R-T, bo to już w Różnie byliśmy cytowani, jeśli ktoś potrafił powiedzieć nazwę, to również, również nas niekoniecznie dobrze pisał, więc agencja reklamowa Komart. My się mieścimy w Sosnowcu. Ja nazywam się Paweł Badura, więc to te również też można na różnych kanałach mnie e, znaleźć. No i co? Kreatywne zagłębie również ma swój profil na Facebooku i stronę internetową kreatywnezagłębie.pl Przedsiębiorcy z wyboru celowo i z premedytacją nie ma strony internetowej, ale jesteśmy aktywni. Przede wszystkim na Facebooku, ale również w poszczególnych, jakby prywatnych mediach, wszystkich prowadzących, więc w ten sposób do nas też można, można dotrzeć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Super, dzięki bardzo. To był Paweł Badura, a ja zapraszam Cię na stronę pawouleżok.pl, gdzie znajdziesz wszystkie pozostałe odcinki tego podcastu. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.